osoba, która chce pracować jako geolog, przede wszystkim powinna być dosyć skrupulatną osobą. Musi to być osoba, która jest otwarta na podróże, ponieważ praca geologa nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami w teren i pracą w terenie. Innych takich cech, które bardzo pomagają, na pewno jest dobra kondycja fizyczna, bo jak wiadomo, praca w terenie jest dosyć ciężka. Dużym atutem będzie ukończenie szkoły kierunkowej oraz studiów w kierunku geologii, ponieważ geolog w trakcie swojej kariery zawodowej w którymś momencie powinien zrobić uprawnienia zawodowe. Geolog w swojej pracy powinien w sposób ciągły zdobywać nową wiedzę i nowe umiejętności. Jest to w pewien sposób nawet wymuszone przez zmiany w prawie, które muszą zostać jakby uwzględnione w pracy geologa. Drugą taką sprawą jest mechanizacja już naszej pracy. Jeszcze kilkanaście lat temu ekipa wyjeżdżająca w teren musiała się składać z większej ilości osób, ponieważ większość pracy wykonywali ludzie. Teraz część pracy przejęły już maszyny. Geolodzy są potrzebni w kilku dziedzinach, bo mogą pracować jako geolodzy inżynierscy, którzy zajmują się właśnie między innymi pracą na budowach czy badaniami przed inwestycjami. Natomiast mogą również obrać inną ścieżkę kariery i pracować w głębokich wierceniach przy poszukiwaniach na przykład węglowodorów. Geolog ma możliwości pracy za granicą jak najbardziej. Badania geologiczne są wykonywane na całym świecie. Jak również jest dużo firm, które zajmują się poszukiwaniem złóż właśnie i one również potrzebują geologów. Oczywiście nie jest to tak, że czekają na naszych geologów z otwartymi rękami, natomiast są takie możliwości oczywiście. Wybrałem zawód geologa, ponieważ wiąże się on z obcowaniem z przyrodą i zawsze ciągnęło mnie w góry, w teren, na wędrówki i bardzo lubię po prostu przebywanie na świeżym powietrzu. Pracuję w zawodzie geologa od 2 lat. Praca geologa polega na wykonywaniu geologicznych prac terenowych, takich jak obsługa geologicznych wierceń, ale także często prowadzi się laboratoryjne badania diagnostyczne. Należy dokumentować i przetwarzać wyniki badań, a czasami także prowadzić działalność geoturystyczną. Dobrym punktem wyjścia do wykonywania zawodu geologa jest skończenie technikum kształcącego w tym kierunku. Lubię tą pracę ze względu na to, że jest nieprzewidywalna i wiąże się z wieloma wyjazdami terenowymi i naprawdę można zobaczyć ciekawe miejsca niedostępne dla innych ludzi, na przykład kopalnie, elektrociepłownie, rafinerie, ale także góry, no i tak jak tutaj w tym przypadku zwykła łąka. Dobrym miejscem na zdobycie doświadczenia są firmy geologiczne. I ważne jest, żeby jak najszybciej zrobić uprawnienia państwowe, które pozwalają na usamodzielnienie się w tym zawodzie. Do nauki w tym zawodzie skłoniła mnie pasja, chęć poznania świata, jego przyszłości, tego, co się działo, jakie procesy towarzyszyły powstaniu. W szkole odbywają się zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W czasie zajęć teoretycznych poznajemy, jak dobrze wykonać daną czynność. Nasza szkoła zapewnia nam praktyki zawodowe z różnymi firmami naftowymi z całej Polski, m.in. Exalo czy Geofizyka Kraków. Do tego zawodu zachęcam osób lubiących geografię, interesujących się dziejami Ziemi, mających na celu rozszerzenie tej wiedzy,
Te osoby muszą lubić też pracę w terenie. Po skończeniu szkoły, żeby kontynuować, żeby zacząć w ogóle pracę w tym zawodzie, warto skończyć studia, najlepiej na Wydziale Górnictwa w Krakowie, na Akademii Górniczo-Hutniczej. Po tym na pewno mamy szerokie perspektywy na dostanie pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.